do projektu uchwał Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Recenzent mówi, przedstawił nam ten projekt Krzysztof Łukasek, w związku z tym, że pana przewodniczącego nie ma dzisiaj na sesji. Panie Krzysztofie, pierwszy projekt uchwały dotyczy ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Pszczelnej w Krakowie. Proszę o przedstawienie. Tak jest, proszę bardzo. Uchwała definicji, uchwała w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budynka budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zagospodarowanym terenu przy ulicy Pszczelnej w Krakowie. Podstawa prawna, najdłuższa realizacja z prawem paragrafu pierwszy. Umieści negatywnie ustalenie warunków zawodowych do zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zagospodarowanym terenu. Znajduje się drogi wewnętrzne, chodniki i mała architektura. Na działkach numer 187, 189 przez 1, obręb 33 podwórze wraz z wjazdem infrastrukturą techniczną na działkach 684 łamane przez 12, 187, 189 łamane przez 1, 72 łamane przez 1, 381 łamane przez 17, 680 łamane przez 10, 189 łamane przez 2, 190 łamane przez 4, 190 łamane przez 1, 193 łamane przez 6, 193 łamane przez 3, 193 łamane przez 2, 194 łamane przez 8, 194 łamane przez 5, 194 łamane przez 7, 194 łamane przez 10, 194 łamane przez 9, 194 łamane przez 12, 194 łamane przez 3, 6, obręb 3, 33. Obręb 33, przepraszam, to był cyferek. Podwórze przy ulicy Pszczelnej w Krakowie. W związku z pismem wydziału architektury urbanistyki WNK, znak stosowny z dnia 26.04.2013, paragraf 2 uchwała w odniesieniu do podjęcia, wynik głosowania 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia zarządu pozytywna, 3 za, 1 głosie. Uzasadnienie. Niewystarczająca ilość miejsc parkingowych. Brak miejsc parkingowych naziemnych. Ulica Pszczelna nie posiada parametrów pozwalających na przyjęcie złożonego ruchu samochodowego, który nastąpi w wyniku realizacji inwestycji. Dziękuję panie Krzysztofie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie ma chętnych, zatem poddam pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.